Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstra Klasa. Za nami trzy kolejki spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet i o tym będę dzisiaj rozmawiać z moim gościem, a jest nim Katarzyna Kołodziejska. Witam. Dzień dobry. Energia AZS Koszalin. Nasz zespół do poprzedniej kolejki był liderem rozgrywek i w tej minionej serii spotkań rywalizował z Pogonią Baltiką Szczecin. Spotkanie derbowe. I o tym, co się tam działo, porozmawiam dzisiaj z moim gościem. A właśnie, dlaczego? Dlaczego był ten mecz na szczycie? Dlaczego tak akurat się udało, że ten początek sezonu i wam, i Pogoni tak dobrze wyszedł? No nie ukrywam, że Jelenia Góra i Ruch Chorzów to są zespoły, które będą jednak grały o utrzymanie gdzieś tam w tej dolnej części tabeli, a my jednak chcemy być tam wyżej, powyżej tej połowy. I dlatego też wicelider był, tak? Teraz niestety już straciłyśmy tą pozycję, jesteśmy na piątym miejscu. Pogoń jak na razie na pierwszym, ale myślę, że jeszcze dużo meczów przed nami i na spokojnie. Poczekajmy jeszcze troszeczkę. No patrząc na ten terminarz, wydawało się, że właśnie te dwa mecze z takimi teoretycznie słabszymi przeciwnikami w jakiś sposób ułatwi wam wejście w sezon. I tak naprawdę z Pogonią też przez pierwszą połowę przynajmniej wydawało się, że będzie to bardzo wyrównany mecz. Druga połowa już troszeczkę mniej wam wyszła. Tak, w pierwszej połowie zaczęliśmy w ogóle fantastycznie ten mecz i bodajże 7-3, 8-3, taki wynik był na tablicy. Później coś się zacięło i schodziłyśmy z jedną bramką w plecy ze Szczecinem. Druga połowa to już niestety dobre wykonanie Szczecina, brak skuteczności całkowitej. Dziewczyny grały płasko ze Szczecina, można było rzucać z drugiej linii. Nie ukrywam też, że nasza silna strona, jak dobra obrona i kontra, zawiodła. Nie było tej kontry i myślę, że tutaj trzeba upatrywać się naszych błędów. No z drugiej strony 31 bramek straconych, to też w jakiś sposób obrazuje to spotkanie. Tak, tak. Dziewczyny ze Szczecina bardzo dobrze akurat wykorzystywały nasze błędy w ataku i prowadziły bardzo szybką kontrę. I uważam, że to był chyba główny taki klucz do ich zwycięstwa, że wykorzystały wszystkie nasze błędy w ataku. Podsumowanie tego, co się działo w spotkaniu Energia AZS Koszalin z Pogonią Baltiką Szczecin, a także podsumowanie trzeciej kolejki spotkań, tabela, także zapowiedź dwóch najbliższych kolejek, bowiem w tym tygodniu nasze zawodniczki rozegrają dwa spotkania. Zwycięska seria piłkarek ręcznych Energia AZS Koszalin zakończyła się na dwóch meczach. W trzecim lepsza okazała się od naszej ekipy Pogoń Baltika Szczecin. Koszalianki świetnie rozpoczęły sezon, wygrały dwa mecze i z kompletem punktów były na szczycie tabeli. Taki sam dorobek miała Pogoń. Derby województwa zapowiadały ciekawą walkę. Rywalizacja była wyrównana przez pierwszą połowę. Po tej odsłonie gospodynie prowadziły różnicą jednego trafienia 14-13. Pogoń w drugiej części szybko wypracowała sobie przewagę i kontrolowała przebieg gry. Ostatecznie szczecinianki odniosły zwycięstwo 31-27. Najskuteczniejsza w naszym zespole Walentina Niściarok zdobyła 12 bramek. Oto komplet wyników trzeciej kolejki spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Pogoń Baltika Szczecin wygrywa z Energo AZS Koszalin 31-27. Zagłębie Lubin pokonało UKS PCM Kościerzyna 31-21. Piotrkowia wygrała z KPR-em Jelenia Góra 30-25. AZS Łącz Pola WFIS Gdańsk wygrał z Ruchem Chorzów 33-24. MKS Lublin pokonał Olimpię Beskid Nowy Sącz 37-28. Start Elbląg pokonał Wistal Gdynia 26-19. W tabeli prowadzi Pogoń Baltika Szczecin z dorobkiem 6 punktów. Po 5 mają Start Elbląg i MKS Lublin. Po 4 Zagłębie Lubin, Energa AZS Koszalin, Piotrkowia Piotrków Trybunalski. Po 2 punkty mają AZS Łączpol AWFIS Gdańsk, Olimpia Beskid Nowy Sącz, Wistal Gdynia, a także Ruch Chorzów. Bez punktu do tej pory UKS PCM Kościerzyna i KPR Jelenia Góra. W tym tygodniu odbędą się dwie kolejki spotkań. Już w środę Energa AZS Koszalin zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. UKS PCM Kościerzyna podejmuje Wistal Gdynia. Olimpia Beskid Nowy Sącz zmierzy się ze Startem Elbląg. Ruch Chorzów podejmuje MKS Lublin. KPR Jelenia Góra rywalizować będzie z AZS-em Łączpol AWFIS-em Gdańsk. Pogoń Baltika Szczecin podejmuje Piotrkowie Piotrków Trybunalski. W weekend piąta kolejka spotkań. Energa AZS Koszalin w niedzielę zmierzy się z UKS-em PCM Kościerzyna. Piotrkowia podejmie Zagłębie Lubin. AZS Łączpol AWFIS Gdańsk podejmuje Pogoń Baltika Szczecin. MKS Lublin zmierzy się z KPR-em Jelenia Góra. Start Elbląg rywalizować będzie z Ruchem Chorzów. Olimpia Beskid Nowy Sącz podejmuje Wistal Gdynia.
Za wami mecz z Pogonią, tak naprawdę już jakieś wnioski trzeba wyciągnąć po tym spotkaniu, ale przed wami dwa trudne mecze, w zasadzie to pierwsze bardzo trudne, czyli mecz wyjazdowy z Zagłębiem Lubin i później u siebie z drużyną z Kościerzyny. No, w jakiś sposób mecz z Zagłębiem też pokaże wasz potencjał. Zagłębie to jest całkiem inny przeciwnik niż Szczecin. Tam dziewczyny grają bardzo wysoką obroną, grają bardzo agresywnie, czasem nawet no już za bardzo i mam nadzieję, że tam będziemy mogły upatrywać się właśnie naszych bramek po wbiegach, czy rozegrań, czy skrzydłowych i będziemy wyrzucać te dziewczyny na 2 minuty na karę i będziemy grać bardzo dużo minut w przewadze. No, domyślam się, bo wiemy, w zeszłym sezonie tutaj Zagłębie kilka razy gościło w Koszalinie, zresztą nasza drużyna również w Lubinie. I tam tych kar było niesamowita ilość. Widać, że i jedna, i druga ekipa mocno ostrzą sobie zęby na to spotkanie. To znaczy, ja myślę, że nie chodzi tutaj akurat o Lubin. Koszalin zawsze był takim zespołem, o ile pamiętam jeszcze tą starą ekipę, że dziewczyny dawały dużo, dużo serca w grę swoją i naprawdę były waleczne. I mam nadzieję, że u nas teraz, w tej naszej nowej drużynie w Koszalinie, będzie tak samo, ponieważ inaczej nie da się wygrać z Lubinem. Trzeba być zawziętym, trzeba zostawić serducho na boisku. No i ja pamiętam mecze z Lubinem zawsze tak, że potrzebuję takiego tygodnia odpoczynku później w trakcie treningów po takim meczu, bo zawsze trochę tych siniaków się pokaże. I można powiedzieć, że tak na odpoczynek, tak na zrelaksowanie mecz z Kościerzyną, czy też trzeba będzie zachować koncentrację? Nie, absolutnie. Trzeba zachować koncentrację. Kościerzyna pokazuje w każdym meczu, że walczy. Tam dziewczyny grają naprawdę też bardzo dobrze w obronie. I jest to Beniaminek, ale nie można go lekceważyć. Trzeba podejść do tego meczu równie skupionym, jak do meczu z Lubinem czy ze Szczecinem, bo różnie może być. Teraz ostatni mecz pokazał Lubina właśnie z Kościerzyną, że nie było to lekko, łatwo i przyjemnie. Więc myślę, że musimy się również skoncentrować, jak tylko przyjedziemy z Lubina, już myśleć o tym meczu w niedzielę. Za nami pierwsza część rozmowy, a przed nami to, co się działo wśród koszykarza. ZS Koszalin brał udział w turnieju koszykarskim imienia Romana Wysockiego w Stargardzie Szczecińskim. Krótka relacja na ten temat przed nami. Koszykarze AZS-u Koszalin zostali triumfatorami turnieju imienia Romana Wysockiego w Stargardzie Szczecińskim. W turnieju tradycyjnie biorą udział zespoły z województwa zachodniopomorskiego. W ostatnich latach do tego grona dołączyła Polfarma Stargard Gdański. Gospodarzem 6. edycji zawodów była spójnia Stargard Szczeciński. W pierwszym dniu imprezy odbyły się mecze półfinałowe. AZS pokonał Wilki Morskie Szczecin 67-66, rewanżując się przeciwnikom za porażkę w turnieju w Koszalinie tydzień wcześniej. Devon Austin zdobył 13, a Artur Mielczarek 12 punktów dla akademików. W drugim meczu Polfarma wygrała ze spójnią Stargard Szczeciński 56-50. Starcie finałowe od początku do końca zdominowane było przez AZS. Koszalinianie przez 3/4 powiększali prowadzenie. W czwartej Polfarma odrobiła część strat, ale nie była w stanie dogonić rywala. Ostatecznie AZS wygrał 74-62. Devon Austin ponownie był najskuteczniejszy w naszym zespole. Zdobył 16 punktów, 13 dorzucił Mielczarek. Kapitan akademików zasłużył swoją postawą na nagrodę MVP turnieju. Akademicy na najbliższy weekend mają zaplanowany turniej w Starogardzie Gdańskim. Patrząc na tą trzecią kolejkę, Start Elbląg Wistal Gdynia. Obejrzałem to spotkanie. Trzeba przyznać, że Start Elbląg taki niesiony falą takiego wiatru w żagle pokonał tego rywala. Dlaczego mówię o tym spotkaniu? No bo chyba w jakiś sposób te obie drużyny w twojej karierze no, się zaznaczyły. No oczywiście, zaczynałam karierę w Starcie Elbląg, pochodzę z Elbląga i tam zaczynałam moje pierwsze kroki i w ekstraklasie i ogólnie w piłce ręcznej. No Wistal wspominam fantastycznie, to były najlepsze lata mojego życia i drużyna, złoto zdobyte, więc no, czego chcieć więcej, chyba gry tylko w Lidze Mistrzyń. I cóż mogę powiedzieć na temat tego spotkania, nie było to dobre, nie było to fajne spotkanie dla oka, myślę, że było bardzo dużo błędów. Start wygrał pewnie z Wistalem, ale no nie zapominajmy, że nie ma tam już Iwony Niedźwiedź, która była motorem napędowym, która była mózgiem tego zespołu i ona jakby scalała te wszystkie młode zawodniczki, które teraz są.
zabrakło Gosi Gabskiej, która dzień wcześniej doznała jakiegoś urazu. Tam było przez komentatorów powiedziane, że dostała piłką od słupka odbitą w głowę i pewnie trener nie chciał ryzykować, żeby ją wstawiać na ten mecz. No jednak zmienniczka nie poradziła sobie za bardzo z drużyną startu i Gosia wyszła chyba bodajże na ostatnie 15 minut. Tam wybroniła karnego, wybroniła kilka akcji, no ale to już było za mało, już było za późno, żeby dogonić start. Ale trzeba przyznać, że mimo wszystko start pokazuje naprawdę niezłą grę w tym sezonie. Tak, nie tylko to zwycięstwo z Wistalem, ale wcześniej też niezłe wyniki tej drużyny. Tak, zremisowały z Lublinem i wygrały z Kościerzyną. No akurat super naprawdę wynik z Lublinem, który na początku jeszcze sezonu przygotowawczego wygrywał turnieje chociażby w Elblągu, tak? I wydawało się, że to nie będzie jakiś zespół w zasięgu jakiejkolwiek drużyny u nas, tak? Ale no start ugrał tam jeden punkt i myślę, że to też cała ta zmiana. Tam doszła nowa zawodniczka, która na pewno była potrzebna w starcie. Jest to Saloma Szywierska, jest to bramkarka. Jak dla mnie to jest najważniejszy punkt w drużynie i na pewno robi dziewczynom dużą robotę. No i nie ukrywam, że są dziewczyny tam, które potrafią grać w piłkę ręczną. Chociażby Asia Waga, która też fantastycznie radzi sobie na środku rozegrania i trzyma ten zespół cały w dobrej kondycji. W zasadzie nawiązuje tutaj właśnie do startu, ale mimo wszystko widać, że te pierwsze trzy kolejki, fakt, że to jest dopiero początek sezonu, pokazuje, że nie ma już w tej chwili takiej drużyny, która odskakuje od reszty stawki. MKS Lublin, niby to mistrz Polski, niby faworyt ponownie do tytułu, ale mimo wszystko nie pokazuje jakiejś takiej wielkiej różnicy. Pozostałe drużyny również tutaj sobie kradną punkty, zatem w tym sezonie będzie naprawdę trudno wskazać takiego faworyta zdecydowanego do mistrza Polski, a w ogóle do podium. Tak, też tak uważam. Będzie to ciekawa liga, ciekawy sezon. I myślę, że tak od 1 do 6, 7 naprawdę może po drugiej rundzie być bardzo ciekawie. No Lublin również boryka się z kontuzjami i o tym trzeba też w ogóle zacząć mówić, że ten sezon jakoś tak chyba każdemu zespołowi już dał się we znaki, ponieważ gdzieś w każdej drużynie brakuje jakiejś podstawowej zawodniczki, bądź grają z jakimiś drobnymi urazami. I myślę, że tutaj też jest problem i zespół nie może jakby w pełni wyjść, tak, w pełni sił na boisko. A jak to u nas wygląda? U nas na szczęście nie wygląda to tak aż tak źle. Są jakieś drobne urazy. Każda, no nie, może nie każda, ale jest kilka zawodniczek, które borykają się z jakimiś mikrourazami, ale na szczęście nie ma nic poważnego. Jedyna osoba, której brakuje, to jest Karolina Kalska, ale miejmy nadzieję, że lada moment wróci i będzie grać na tym lewym skrzydle, bo też jest potrzebna, bo jest bardzo skuteczna, była bardzo skuteczna w zeszłym sezonie i myślę, że na ten sezon też jest bardzo potrzebna. A teraz czas na konkurs. Przed nami pytanie konkursowe, bardzo łatwe, dla wszystkich uważnych, wszystkich kibiców Energia ZS Koszalin. Pytanie. Katarzyna Kołodziejska, na jakiej pozycji gra w zespole Energia AZS Koszalin? Tutaj już mąż wskazuje za kamery, że wie i zna odpowiedź. My też znamy odpowiedź, ale czekamy na Państwa odpowiedzi. Do wygrania są trzy podwójne zaproszenia na najbliższy mecz Energia ZS Koszalin z UKS PCM Kościerzyna. To spotkanie w najbliższą niedzielę, początek o godzinie 19:00. Na to spotkanie trzy zaproszenia. Proszę wysyłać prawidłowe odpowiedzi na numer telefonu 505 100 960 SMS-em. Opłaty według taryfy operatora, zatem nic nie trzeba dodatkowo płacić. Zatem zapraszam do konkursu. Na dzisiaj to już wszystko. Moim Państwa gościem była dzisiaj zawodniczka Energii AZS Koszalin Katarzyna Kołodziejska. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia w Lubinie, a także w meczu najbliższej kolejki tutaj w Koszalinie. A to nie dziękuję. Zatem na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.